Cześć! Słuchajcie, pokazałam Wam na Facebooku naszą walizkę, taką małą, podręczną, w którą udało mi się spakować nas, całą naszą czwórkę. No i padła propozycja, abym pokazała, jak to zrobiłam. To jest naprawdę, słuchajcie, taki bardzo spontaniczny filmik i pakowanie też jest tylko na weekend, więc no, trzeba o tym pamiętać, ale myślę, że i tak to jest niezłe dokonanie. Walizka jest z takich małych, takie, które nadadzą się na bagaż podręczny. No i teraz, co my tu mamy? Zmieściły się bluzy. Bluza jednego dziecka, bluza drugiego dziecka. Nasze bluzy. Po dwa t-shirty dla nas, to są Michałowe. Tutaj są moje. Skarpetki dziecięce, długie spodnie dla jednego dziecka. Teraz to jest bielizna. Krótkie spodnie dla jednego dziecka. Dwie koszulki dla starszego dziecka. Dwa razy body dla młodszego dziecka. Spodenki takie do spania. Spodenki długie, gdyby się zrobiło zimno. Skarpety, gdyby się zrobiło zimno, chociaż nie zapowiada się. Ale wiecie tam, matka przezorna, ubezpieczona. Pół walizki zajmują pieluchy, czyli jedno dziecko upieluchowione, drugie dziecko upieluchowione, szczoteczki naszej trójki, bo jeszcze najmłodsza pociecha nie musi mieć szczoteczki, ale myślę, że też by się zmieściła. Pasty do zębów, dziecięca i normalna, dezodoranty, piżama, bielizna, to może nie będziemy wnikać w szczegóły. Jak widzicie, da się na weekend, to jest, spakowałam się na weekend. A poza tym jeszcze już tak ze sobą, już do swojej takiej zwykłej torby damskiej po prostu wzięłam plasterki od komarów, lasso, gdybyśmy musieli wyciągać kleszcze na domowej, słuchajcie, w tym sezonie pokazywałam Wam, znaczy pisałam o wyciąganiu kleszczy, bo już mamy niestety z tym przygodę, więc polecam poczytać, bo kleszcze się niczym nie smaruje, tylko wyciąga, im szybciej, tym lepiej. Butla, mleko, dla starszego, młodszy ma łatwiej. No i w zasadzie, co my tu mamy? Jakiś taki podręczny przewijak. No i tyle. Nie ma tu dużo rzeczy. Nie jest wypchana. Jeszcze mogłabym tutaj coś dopakować. Więc słuchajcie, no to jest taki bardzo spontaniczny film. Wycałam, że pokażę, że się da i nawet trochę się tego zmieściło. Walizka podręczna, taka jak nadaje się na bagaż podręczny do samolotu. No to ja Was ściskam bardzo, bardzo mocno. Jest ciepło, cudownie. Miłego weekendu. Pa!